Witam. Dzisiaj kolejny dzień pracy. Zajmiemy się deskowaniem już płyty stropowej, rozstawianiem dźwigarów, no i ścieleniem tego płytami szalunkowymi. Udało mi się przygotować takie zestawienie deskowania, że tak powiem, żeby ta praca jakoś nie trzeba było zbytnio zastanawiać się nad rozstawem, tylko po prostu już zdalnie, patrząc w rysunek, cały szalunek układać według tego, co było, zostało przygotowane. Także no, kolejny dzień. Pogoda bardzo ładna, także no, zabieramy się do roboty. 155 mamy strop. Minus 2, 153, minus 20, 153, 133, 113 musimy sobie ustawić koronę. Włączone, to czekaj. 113. Mniej więcej, nie. Z jednym tak na dół, mniej więcej, żeby był tyle. To równo z tym, tak? Tak, tak, tak. No na oko, nie? Potem to skorygujemy. Dobra. Ok. Dobra, tu jak jest. Do góry. No to też go mamy tam źle postawionego, bo nie będzie nam łapał wszystkiego. No może, tylko żeby nie za blisko stał, nie? Dobra, nieważne. Jedziemy dalej. 195. Następna. Tak. No i dobra. Okej, okej. Będą. No i tego jeszcze można, nie? To już dobrze. Tak. Ja mam. Ty masz za nisko chyba jedną dziurę. Tak. Dobra, to ustawmy jeszcze tamto. Patrząc na to, no. Tak by ten był za wysoki. Jeszcze. Ja piję. No ale ten jest też, bo popatrz tam ile nam brakuje do obitki. Który? Tak. Ale to spróbuj go obkręcić, nie? Weź widełki. Dobra.
ile tam jest? 22 mamy mieć od dobitki. A mamy 27, 5 centów. Wszędzie tak możesz stomek na oko na razie pomierzyć. Po 22. Jest. Dobra, teraz tak, mamy to pomieszczenie. Rozmiar z tym, znaczy się długość toku, mam 2,65. I układamy, zaczynamy od pierwszego. I ważne jest, żeby jak tutaj mamy w tym przypadku płyty 2 metry na pół metra, żeby zacząć od pierwszego toku jak najbliżej obitki. To jest tak jakby otwierający i rozmierzyć osi, czyli mam co pół metra rozmierzyć, czyli tak pół metra, metr, co 52 metry. Ten, żeby osiowo ustawić, żeby jedna płyta szalunkowa stąd doszła do osi tego doka, a następna po prostu, żeby łączenie było na 2 metrach osiowo. Tu wchodzą całe 2,65 do aż do słucha. Ta! Od razu je ustawiajmy, bo się tu zagracimy. Nie no, na ty. Ta. Tu obierz widły z drugiej strony. Dobrze. Tak, no w tych miejscach tylko, że porozmierzamy i dopiero będziemy wiedzieć co i jak. Obojętne, zaczynaj tu. Dobra, teraz ta idzie na zakład, wiesz? Po, tak, po tej stronie. Tutaj od... Tak. Najpierw idzie ta, potem ta. Tak. Czyli... Pierwsze dajemy ta. Tak. No. No to oni zaraz z krańca do ten. Tak. Tak, to to, dajmy tu. Tom, Tom, Tomek, bo żeby nam nie wadziła tu. Nie nosiła. Zobacz,
Czekaj. Dobrze, dobrze masz. Tak jak jest. Czekaj. Stój na chwilę. Bo ci się zaczepiło na tym. A masz. Nie do ciebie kawałek. Jedenaście musimy mieć w tym pasie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to jeszcze cztery nam. Jeszcze cztery. Dawajmy sobie od tamtąd, Tomek. Stamtąd. Nie. Tam dawaj. Nie, trzymam. Weź sobie tego i... Dobra, włóżmy tu cztery i sobie potem koło siebie i sobie rozmierzymy, wiesz? Trochę na dół. I poziom. Łatę. To i tak w ratach to. Teraz tak, ten jest git, tamten weź sobie tego wariata. Diobła i ustawiaj. Tu jest git, ta druga, ta następna, do tej. Ja. Koniec, trochę. Tak. Dobra, jeszcze tu klub nie jest. I teraz tak, ten, on ma iść tak, czyli całość, tak jest, jo. Trochę za dużo, kosowka. Dobra, teraz Tomek jeszcze tak. Ten cały, jedno i drugie. Ten jest ustawiony, tu mamy, tylko jego dokładnie już ustawimy, jak będziemy mieli płytę, nie? Dobra, my normalnie teraz ja się przestawiam na drabinie i... Czego? Tym? Nie. Zostawiamy to Tomek i zajmiemy się tamtą stroną. Znaczy nie, to sobie porozmierzamy do samego końca już, nie? Thank you.
jeszcze dwa. Jeszcze dwie sztuki. To znowu to tyle. Tak. Nie, to, że knapa jest, to nic. Bo my go możemy dać parę centymetrów. Dobra. Tu, i teraz jeszcze tu. Teraz to tu, nie? Tak. Tu mamy mieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, trzy sztuki jeszcze. To też tu można wbijać. Tu już jest... No tak. To już mam... Nie, dwa. No i dzisiaj na pewno nie zaścielimy tego. Tak wieje. Wieje, żeby mogło nam wszystkie płyty po... Podmówię wiatru zdjąć po prostu, no i zerwać. Tak naprawdę ta nasza praca by była na marne. Tu chłopaki, żeby odzyskiwać trudno. Wiercą FI6, montują do chudego betonu, żeby po prostu te trójnogi przestawiać dalej. I tak naprawdę jeszcze centymetr muszę zostawić. Tutaj zakładamy jeszcze jednego. Z której strony? Stąd. Jo. Masz tego dziada? Dobra. Dobra, weź go. Tego byś... Jest. Ok. I teraz to masz to do góry. Czekaj. Aj moment. Please wait. Teraz środkowy jest, bo one mają mniej więcej linię, nie? Chociaż nie, podkręć go troszeczkę. Nie, dobra, na razie tak. Na razie podnieś mi tamten na środku. Dobra. I teraz ten pod ścianą. Do góry. Dobra. Ja przestawiam się. I wiesz co, tamten winkiel na pewno do góry, no tak z centymetr. Ten musi też być ustawiony już do porządku, nie? Kolejny.
2 metry. Tam to mamy mniej więcej poustawiane. Teraz będziemy działać na tej części. To już mamy mniej więcej prowadzące postawiane do linii. No no? No no, Tomek, to co? To co? No to działamy tu. Tak, tylko trzeba o tym pamiętać, wiesz? Nie, to działamy, tylko trzeba o tym pamiętać, że z tym zrobić. To działamy. Najpierw idą te. A te podpierające. Tu mamy. Musimy mieć tak. Raz, dwa, trzy, cztery nałączenia. No to są. Dobra. To jedziemy. Tak, o dość. Dobra. 20 od ściany. Mniej więcej. No i od osi. No to ten jest. Delikatnie. Poczekaj. Ten by mógł iść jeszcze ku mnie. Dobra, dobra, dobra. Dobra. No i tak naprawdę ten. Ok. Ten albo wyje, albo. Za wysoko, nie? Ale to weźmiemy sobie potem laser, tam to co mamy już ustawione to. Jak tam jest z tą obitką? Ale tak, żeby nam, żebyśmy go... No. Dobra. Wiesz co, Tomek, całego musisz go jeszcze dosunąć jak najbliżej belki. Przesuń się z templa, o. Dobra. To jeszcze korona. Jest? No i pociąg jeszcze tego stempla, żeby tam... Dobra. I ten idzie na... ten idzie... No nawet nie dochodzi do samego tego. Wiesz? Nawet trochę my przesadzili, nie? Tak, żeby było
do 2 metrów max. No to jest, tak, to ok. 109, mniej jak 2 metry, żeby było. Mamy to. Prowadzące mamy poustawiane mniej więcej. I teraz podpierające prostopadle do całości. I zaczynamy układanie od tamtej strony. Pięć. Czyli 5 prostych i będzie pod zakład. Porada malutka. Jak się z tamtej strony, to od wschodniej. Wschodniej? Nałóż jeszcze kierunki. Dobrze. Wschodniej. Tam. Dobra. Mamy laser, trzeba go wykorzystać. Ustawimy sobie. Tam to mamy mniej więcej. Laser i do lasera ustawiam poziom tamtego toka i przenoszę go na tamto. Mniej roboty, że tak powiem. Andrzej jest dzik. Nie, coś, ja do ciebie no. Tu mniej więcej mieliśmy to teraz ustawione, nie? Ale mniej niż więcej. Nie, niż więcej. Włączony jest. Zasania tutaj. Przełożyć. Telefon. Lecimy cały czas do 5 aż. Dobra. Tak. Dobra, mniej więcej jest. No. Też tak rzucę i się przesunię. Tak. Dobra. Więcej koło tej fugi. Tu? No. Jest. Dobra.
Czekaj. Tak. Dobra. I teraz dajemy z jednej z drugiej strony. Tak, normalnie dajemy sobie tego, czy... Tak, dajemy. Czy z tym? Najpierw tam, ten i tam. Tylko teraz, czekaj, czy to jest przed słupem? Czekaj. Dok. Przed słupem, proszę pan, to jest jeszcze. No jakby tak było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ty, na tym już, ty, popatrz się. Na tym już musimy. Tu jeszcze dołożyć, wiesz, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty mamy teraz, nie? A to piąty jeszcze przepłynie. Tak. No teraz jesteśmy tu, nie? No. Czyli z tej strony nam brakuje. Jeszcze trzy sztuki. Remiksy. Do tego, to? Tego dajemy do mnie, czy? Do ciebie, tak. Do ciebie trochę. Dobra. O. Ok. No tak. No ty. Gdzie lezie? A ty masz z funkcją dobijania? Nie. To jest ten starszy model, ja mam po liftingu. Dobrze, dobrze. Nie do końca. Do samego tego. A ten jest tu, tak? Ten jest upchany już tu, nie? Ten musimy mieć. Tak, dobra, dobra, proszę. A.
Ciężko z nim się ten, bo nie mam aktualizacji, wiesz? Muszę ręcznie wprowadzać. Dobra. No, na tak pół metra teraz musimy cyrklować. Tak naprawdę on musi iść tu, Kaś. Kaś tu? Tak, 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 tak. No. No dobra. Tak czy siak by nas to trzymało, bo tu już są łączenia same, nie? Dobra. A ja to spróbuję rozrysować. Mamy sytuację taką, że musimy to zabezpieczyć, bo strasznie wieje dzisiaj. I cały nam to chodzi. Dołożymy mapę i połączymy się z tą deską. Tam już jest wykonane to. Możesz sadać, sadaj. Sadaj, sadaj, sadaj. Jest? Tak, 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 tak. Pewnie, żebym chciał. Bo wiesz co, tu nie przejdzie. Dobrze, dobrze. Wiem, że masz to zarejestrowane. Aha, tak. No dzisiaj skończyliśmy. Niestety tak wieje, że nie byliśmy w stanie tego zaścielić, bo wszystkie płyty, no boję się, że po prostu by nam płyty porwało. Jutro nie wiadomo co będzie. Bo jeśli też będzie tak wiało, no to odpuszczamy tą budowę i udajemy się na roboty murarskie na drugą. No i co? No i jakbyście mieli jakieś pytania, no to zapraszam do komentowania. Chętnie podpowiem odnośnie tych szalunków, jakby ktoś miał możliwość albo chciałby po prostu skorzystać z tego, no to śmiało pytajcie. Na pewno coś doradzę, odpowiem. Do zobaczenia.